Słuchajcie, spotykamy się z mamą Julki i z Julką, z Magdą Kubicką i z Julką. I z tatusiem. No tatuś w pracy jest, nie? Prawda? No. Bo tatuś, kurczę, jeździ bardzo dużo, prawda? Samochodami, kierowcą jest, żeby tutaj tobie te piękne primadonny na długopisach kupować, tak? Tak. I gumki do warkoczy. Tak. Czy nie? Czy coś jeszcze i czy coś jeszcze fajnego kupuje? Czy coś zapomniałem? Co jeszcze kupił? Kupuje mi perfum i jeszcze coś. Perfum i jeszcze coś. Perfum. Matkę. Prawdziwy perfum. Pomadkę. Lakiery do paznokci. O ja, to jak się ludzie dowiedzą, jak on ci kupuje prezenty, to wszystkie małe dziewczynki będą chciały od swoich rodziców takie prezenty. Słuchajcie, spotykamy się w prostej sprawie, dlatego że jak wiecie, Wrak Race Sława to nie tylko wyścigi samochodów, ale to też jest akcja charytatywna. A jak wiecie, mała Julka ma tutaj taki mały zdrowotny problem. Jest duża. No tak, przepraszam, zapomniałem. Duża Julka ma taki mały problem. I Wrak Race Sława postanowi pomóc. Sytuacja jest taka, tutaj się od Magdy dowiedzieliśmy. A ja mam przyjaciele drugie. Paco, Luki i Lola. Przyjaciół masz dużo. No? Postaram się to zapamiętać. Paco, Luki i Lola. Tak, no. Także słuchajcie, sytuacja jest taka, że dowiedziałem się tu od Magdy, że tak naprawdę najważniejsza sprawa to jest ta rehabilitacja, prawda? Ta rehabilitacja ma swój koszt. Wiadomo, że na cały czas nie możemy, Wrak Race Sława nie może pomóc, ale stwierdziliśmy, że przygotujemy tutaj taki mały prezent dla Julki i dla jej rodziców. Julka, ja ci daję tą kopertę. Tutaj jest cała rehabilitacja przez całe wakacje dla ciebie. Podziękuję. Może być? Proszę bardzo. Od Wrak Race Sława. Dziękuję. Słuchaj, Julka, to jest... Komar mnie ugryzł. Wielki. Komar cię ugryzł. No. No wielki musiał być. Żeby ciebie ugryzł, to musiał być wielki. Słuchajcie. Tylko mama nie ugryzła. Nie, dobrze, niech mówi. Zatrudnimy ją do konferencjerki na Wrak Race Sława. Słuchaj, a ty widziałaś, może pokazywali ci w internecie, jak te samochody tu się ścigały w Sławie? Widziałaś? No, była, nie? Byłaś tam, widziałaś? I co, podobało ci się? A miasteczko, no. Nie wiem, samo miasteczko, jak jeździły te auta, coś tak kurzyło bardzo mocno. No, to taki kurz był tam i panowie jeździli samochodami. Takie... Oni wychodziliśmy z auta tylko chwilę, tak? No. I żeśmy wrócili, nie? Byłaś zobaczyć? No to słuchaj, to ci panowie wszyscy właśnie, wiesz, ci panowie i ci kibice tam wszyscy, co przyszli, wiesz, to oni zbierali pieniążki i dla dzieci, które trochę tych pieniążków potrzebują, trochę potrzebują na różne rehabilitacje, na różne rzeczy tam zdrowotne, to trochę tych pieniędzy było. I tutaj część, dzięki tym środkom, zostały dla ciebie wykupiona rehabilitacja przez 2 miesiące. Co ty na to, fajnie? Fajowo, nie? To słuchaj, jak fajowo, to pokiwaj tam tym kibicom Wrak Race Sława, pokiwaj tam do tej kamerki, tam do tego obrazku. Hej, dziękujemy wam za wsparcie, koledzy i koleżanki, no. No to oni będą cię widzieć tam, wiesz? Boję się tak. Boisz się? No to jak się boisz, to nie machaj, to my pomachamy. Tu pomachamy, z mamą pomachaj. No. Pomachaj. No. Hello. Dzięki za wsparcie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No. Słuchajcie, Julka, ja tobie życzę, żebyś po prostu tutaj uśmiech, żeby ci się z buzi nie znikał. Mamie pomagaj tutaj w domu, dobra? Mogę na to liczyć? Pomagasz mamie? Trochę? No. No, pomagasz. Ja pomagam moim rodzicom gotować. No proszę bardzo. No nawet nie wiedziałem. Słuchaj, to zupy nie przesuń. A liczę na to, że jak będzie następne wyścigi, będą Wrak Race Sława, to wpadnie z rodzicami na ciutkę dłużej, dobra? Zobaczysz, jak te samochody tam jeżdżą, tak? Okej? Okay? No, a mogę coś ci powiedzieć? No pewnie. Teraz mama i tato, bo osam jest w miasteczku. Jak jechałam swoją, miałam takiego busa, jak jechałam na maszlocie, to mama, bo nie było chęta. Mam takiego busa, jak jechała na samolocie. Na samolocie, no tak. Z tatą. Moim ojcem suchym. A tata się trochę bał? Nie, ale mama się bała iść do góry. Mama się boi do góry. Dobra, słuchajcie, kończymy, pozdrawiamy. Dzięki wszystkim, którzy brali udział w akcji. Dzięki wszystkim uczestnikom, dzięki wszystkim kibicom. Mała Julka, może dzięki temu trochę częściej ten uśmiech zagości, chociaż naprawdę bardzo często. Ja stwierdziłem po kilku zdaniach już, że po prostu ja to jestem tutaj mały, to jest prawdziwa konferencjerka. Dzięki, pozdrawiamy, hej! Dziemy.